Kato jest nad zero. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym z trzech ostatnich odcinków gotowania z macerą. Tak, wiem, że jest to bardzo smutna i przygnębiająca wiadomość, ale no niestety tak w życiu czasami bywa. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, pokażę wam, jak w bardzo prosty i bardzo szybki sposób zrobić placki ziemniaczane, ale bez ziemniaków. Zapraszam. Jest to bardzo prosty przepis, który wymaga jedynie dwóch składników, z czego jednym z tych składników są chipsy. Ja w tym wypadku mam Lejsy zieloną cebulkę, ale zasadniczo każde inne chipsy również będą dobre. O zatem co robimy z naszymi chipsami? Na początku je otwieramy, ale nic z nich nie wysypujemy. O proszę, chipsy są jakie są, każdy widzi. Kiedy już naszą paczkę mamy otwartą, musimy rozgnieść ją w rękach poprzez paczkę. Musimy gnieść przez jakiś czas bardzo mocno, jakbyśmy dusili największego życiowego wroga, aż chipsy w środku będą dobrze pomiętolone. Kiedy już nasze chipsy są odpowiednio pomiętoszone, przesypujemy je do jakiejś plastikowej miseczki. I w końcu czas na drugi i ostatni składnik, czyli jajuszko. Ja osobiście polecam około 2 jajuszka na jedną paczkę chipsu. No i teraz jedyna rzecz, jaka nam została, to wrzucić naszą mieszankę na patelnię i usmażyć tak jak normalne placki ziemniaczane. A zatem, jak widzicie, placki ziemniaczane można zrobić w bardzo prosty i przyjemny sposób, bez konieczności obierania, gotowania ziemniaków. Tak prezentują się nasze placuszki ziemniaczane. A jak w smaku, zobaczmy. O, ładnie, ładnie się przerumieniły. O, proszę, wspaniałe. Zobaczmy teraz test smaku. Przepyszne. O, takie chrupiące. Naprawdę są niesamowicie dobre. I oczywiście, ponieważ są tu nadal placki ziemniaczane, to możecie je podawać z typowymi dodatkami do placków ziemniaczanych, typu śmietana, cukier, czy co tam w waszym regionie Polski się dodaje. Ja lubię je jeść takie same z siebie, bo nawet takie zwykłe, bez dodatków, są naprawdę pyszne i naprawdę każdemu polecam kupić chipsy, jajuszka i sobie takie placuszki przepyszne zrobić w domu.
No to teraz idę zjeść te przepyszności, a my widzimy się w kolejnym odcinku Gotuj z Macerą. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!